Cześć, witam w kolejnym odcinku Shortów Hakera. Rozbudowujemy właśnie grę z kotem poruszającym się w labiryncie. Nasza gra już w tej chwili obsługuje labirynt, obsługuje wygraną na niebieskim polu, przegraną na szarym polu, to znaczy przegraną po oczywiście utracie wszystkich żyć, ale labirynt jest wciąż identyczny. Chciałbym dorobić teraz zmienianie się labiryntu na inny kształt. Najpierw muszę w związku z tym przygotować sobie inne labirynty w postaci rysunków. Jak to zrobić? Można to zrobić znowu na różne sposoby. Ja skorzystam z GIMP-a, z programu do obróbki grafiki rastrowej i przy jego pomocy zmodyfikuję plik z grafikami i z labiryntem. Pierwsza rzecz, którą zrobię, to wczytam do GIMP-a poprzednie tło, czyli plik, otwórz. Teraz tak. Przy pomocy pipetki pobiorę sobie szary kolor, zamienię kolory miejscami, pobiorę zielony i teraz wiaderko i przy pomocy wiaderka powlewam szary kolor wszędzie tam, gdzie nie chcę mieć trasy. I zapiszę sobie taki plik na przyszłość, żebym mógł przy jego pomocy łatwo robić kolejne labirynty. Czyli wyeksportuj jako labirynt tło szablon. No niech będzie w pobranych, potem sobie to przekopiuję w ciekawsze miejsce. No i teraz analogicznie zamieniam kolory na zielony, wiadereczko i powiedzmy, że zbudujemy kotu taki labirynt. Plik eksportuj tło 2. Wracam teraz do Scratcha i dla naszej sceny wchodzę w sekcję tła. Mam tu dwa tła, tło puste i tło wczytane przeze mnie. Puste mogę w ogóle usunąć i wczytam kolejne tło. Jest. Tło gotowe. I teraz tak. Oprogramowanie tego. W momencie, kiedy dojdzie do niebieskiego pola, zmień tło na następne. Czyli kotek, jeżeli dotyka koloru niebieskiego, zagraj dźwięk miał, powiedz wygrałem przez 2 sekundy i dojdzie kolejna rzecz, zmień tło. Czyli wygląd. Zmień kostium, przepraszam, zmień tło, o właśnie, zmień tło na jakieś określone drugie. A ja bym chciał, żeby one się zmieniały na zmianę. Na następne tło. O, zmień tło na następne tło. Jak działa teraz moja gra? Oj, skułem się. Nie jest prosta, jak widać. Ale jeszcze zostało mi 6 żyć. No właśnie. I tło zmienia się w kółko na następne, a kot nie startuje od początku. Ponieważ jeszcze oczywiście trzeba go przenieść do początku po wygranej. Czyli ruch, idź do, czyli po zmianie tła, idź do minus 180 na 122. Działa. No, gra jest zbudowana w ten sposób, że są tylko dwa tła, ale dodanie kolejnego tła oznacza, że wystarczy je zaprojektować i dodać tutaj kolejne. Nic nie trzeba zmieniać, tylko wczytać kolejne i kolejne i kolejne. A do tego GIMP i do dzieła.